A załóż ten kapelusz na głowę. Ty, nie ten złoty, bo ten to jest choinką wieczną. No, popatrz, o, jak łe. Nie, Cyganie, ja nie chcę to jest nowy nabytek. Konieczne, no, przynajmniej na czas ewakuacji ludności cywilnej. Oj, bardzo drogi. Musiała zaległości, z tych zaległości oddać to, gdy prowadziła się do duchowa. Ma jeden dom z córką, a jej mąż z synem w drugim domu, 10 km od to jest głód mądra kobieta i ona teraz, żeby do domu pojechać, to musi pociągiem, dwoma pociągami jechać. I ona tu siedzi i załatwia firmy. Ile ona kilowatów? No, i łazi, wiesz, i poszła do komendanta policji i mówi tak, że kanapkę bym zjadła. A ta policjantka mówi, że pani, my tu ciężko pracujemy, a my, ale też jedzie. No to skoro jedzie, to mi kanapkę. Ja mówię, to ty jesteś jako ta żebraczka, żebraczka do głównego komendanta policji i ona nie ma nic, córka pobiera jej rentę, słuchaj, a ona tu bogactwa zbiera i słuchaj, kim jest to, że ten Janek ubezpieczył ją na 10 tysięcy i ona się podnieciła, że wsiądzie w taryfę, słuchaj, to jest szafy napakowała i też ją zakończył i pojedzie do domu, żeby się okazało, że ponieważ Janek miał tysiące długu, to komor nicy weszli na te 10 tysięcy ubezpieczenie, które jej nie da. Tak, ale wiesz, takich rzeczy się nie robi, żeby nawet ubezpieczenie pośmiertne, a oni zrozumieli to, że skoro miał tyle długów, no to trzeba to zabrać. I ona wściekła, mówi, nawet żeby chociaż 1000 złotych, chociaż 2000 z tych 10, to i tak jest nic, jej nic nie da. To jest prawo fundamentalne dla polskiej obronności, dlatego ten organ, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, niezwłocznie powinien się zebrać i stąd nasz apel. A prezydent powinien się w sprawie zająć stanowisko. I w końcu powiedziała, że jakieś 1000, jakieś 500, ja wiem, aż ich gówno się dostanie. Przecież cię zaraz wypieprzę. Zaraz mi nawet tutaj był, wiesz, dzielnicowy. On mówi, ten rządzik to sprawę do sądu, on spadek podał Toma Klusę. Ja mówię, widzisz, Litka? Dostałaś łóżko z łatki i szalejesz. Co ona nam przyspieszy? No ja ją poprosiłam na tym łóżku. A ty gdzie śpisz? No ja śpię. To uważam, że jak Janek Witek, słuchaj, był, miał materac, posaże. To gdzie to było? Taki pies wilku. Posaże. On na tym materacu spał, ja tu, a Litka drzwia, tam gdzie są buty. W butach. Na podłodze. I słuchaj, prezydenta i premiera. Ja mówię, to nie jest to, czego oczekują Polacy. I teraz zobaczymy. Ale ona zamiast koło tego sądu biega, to ona biega koło swoich spraw, co sobie załatwi dla córki. Ja mówię, co ty załatwisz? Już jest prywatne wszystko, to kapitalizm już nie załatwisz. Nie da to. Chcę zapytać, ty masz kartę na Poznań, na Nowogrodzkiej? Na posiedzeniu Sejmu. No ja mam jemu nawet. Uważamy, że należy nam się informacja. Nie, ja tam nie to tam, ale wiesz, jak coś trzeba, to... Ale to jest ważne, bo widzisz, jakbyś miał pismo z Nowogrodzkiej, to nie byś pomogli w tym, żebyś ułatwił. Wszystko oni ułatwią, ale nie teraz. Rozumiem, że coś się będzie działo. Bo jest, proszę ciebie, tu porozmawiasz z tą Litką. Ona za 2-3 godziny przyjdzie.
tam jest rzecznika praw obywatelskich, i on występuje jako prokurator są na żenujące niskie odpowiedzi, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, będziemy mieć coś z tego. Niekoniecznie, to musi być ten spadek, ja się też powiem. Tam jest stanie 450 Airbus Helicopters, bo zwraca uwagę na to, że zaległości, wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w błąd. On by musiał, ale on powiedział, że on ma wiele w ręce. Na jakiej podstawie... Jemu czasem coś rośnie. A tak to on nic nie chce robić. Twierdzi, że nie spełnia sobie on jest grzeczny, bardzo grzeczny. On kłania się tu każdemu człowiekowi. Te kwestie. Kolejna sprawa, minister powołuje się, że pozostali konkurenci, którzy brali udział w tym... Litka, zrób herbaty! ...spoją lepiej postawione cele. Chłopie ze wsi, zrób herbaty! Przez te trzy lata, jak trwały negocjacje, rozmowy, dlaczego do finału dotarł właśnie Airbus Helicopter? A nie pozostali. Słuchaj, ta Ewa ma zawika, synka do ciebie podobny, tylko że mniejszy. Przede wszystkim mamy informację o realnej kwocie, jaką miała stanowić oferta offsetowa i sam zakup tych helikopterów. No i my absolutnie uważamy, że jak pilnie minister powinien odpowiedzieć na telewizję, bo albo dawno zapomniałaś. To proszę, niech to powiedzą. To już jest historia. A słuchaj, co tam u tego Mareczka? Bo mamy tutaj kwestię... No, Mareczka, no. Związaną z relacjami z Unią Europejską. No. Trzy potęgi gospodarcze Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Za chwilę Wielkiej Brytanii nie będzie. Ale on jest głupi, Niemcy już ale dlaczego? To znaczy dyplomacja ministra Waszczykowskiego i cała Nie, no bo ja po prostu chciałam, żeby kontakt nawiązać z tobą, nie? No. On mi nie chciał po prostu dać, rozumiesz? Czego? Jesteśmy spychani naprawdę na krańce kraju liczącej się w Unii Europejskiej. Jedynym sojusznikiem naszym są Węgry. Tutaj poseł Kaczyński ściga się z panem Orbanem, jeżeli chodzi o populizm, a na tym Polska nie wygra. Dlatego nasze pytania, które składamy o informacje, dotyczą właśnie... To jest taki charakter, że to już tego nie wyleczy. ...zerwania tego kontraktu. Ja to obserwuję go ile? 20 lat? Naprawdę długo. ...samych relacji ministra obrony narodowej z... Słuchaj, on ci, nawet jak będzie miał raka, będzie umierał, to on ci żadnego spadku nie chce, on z tym która ma dostać właśnie te zlecenia bez przetargu na helikoptery. To ty nie wiesz, czy Polska będzie bezpieczna, byśmy mogli te zadania opuścić? Jak umiera przed śmiercią, on zmienił i tak to powie? On się jeszcze głupszy robi. No ale to wiesz, państwo później wszystko zabierze. No to że, prawda, nie? No tak. Kontrakt jeżeli mieszkania nikomu nie wie, czy to jest jego własnością, będzie nie. Ale słuchaj. Z francuską firmą zostają zerwane. Natomiast polska armia, czy siły specjalne do końca tego roku zamówią około 20 helikopterów Black Hawk. Nie spółdzielcze, tylko takie administracje. Dlaczego? Dlatego, że on był uczciwy, głupi i wyrolować. Jak jest remont, to taką sytuację, że tak jak jest sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, czy za chwilę będzie jeszcze bardziej sparaliżowany. A jak będzie administracja, to on będzie krzyczał, jak to zwykle, że państwo, że to są negocjacje. Nic mu nie dadzą, nic nie zrobią, rozumiesz? Bo teraz się wszystko robi w ramach własnych i tutaj niczego nie dostanie. Tylko ktoś rzecznościowo może czy wymalować, czy coś zrobić, ale ty musisz tylko kupić farbę, czekolwiek, co ja chcesz robić. A nic ci jemu nie dadzą. Co ty pierwszy za bzdury? Ona o remoncie już gada, jak go tylko poznała, dla nas niekorzystne. Można go zerwać, można go... No ale nie on robił te remonty swoje podpisane sufity, bo nie chce mówić takie rzeczy, że nie widział. Wszystko ma swoje roboty. Oszukuje, albo że nauczył się jakiej materii to wszystko robi. Wychodzi kompletny brak znajomości dyplomacji, bo ktokolwiek prowadzą nawet najmniejszą firmę, wie, że relacje i te takie miękkie odczucia co do partnerów są kluczowe. On jest półtrygan, półżyda. Aby realizować zgodne partnerstwo. Nie za to, że się ale Żyd to chociaż ma hajs, a Mareczek nie ma hajsu. On nic nie ma. On obiecał, słuchaj, że te zaległości spłaci. Janek cię wściekł i umarł na łóżku COVID. Byliśmy na mecie podpisania kontraktu, co to miało zabezpieczyć siły zbrojne w Polsce, ale przede wszystkim prawie 6 tysięcy miejsc pracy w Łodzi. Potem mówimy o bezpośrednich miejscach pracy w Radomiu, bo mówimy o bezpośrednich miejscach pracy, ale też o całej usługach, które wokół tych miejsc pracy się będą wytworzone, ale przede wszystkim o transfer nowych technologii, cały know-how, który miała strona przekazać.
stronie polskiej. I to świadczy o kompletnej nieznajomości dyplomacji. On po prostu lubi podsłuchiwać. No, ja się w ogóle żyję dziwię, że rzeczywiście Francja obróci się. Nie, bo tam ja do prania dałam. Ale poczekaj, ja chciałabym powiedzieć, że prania jest samoobsługowa, możecie sami to prać. Znaczy, jak to jest, prowadzimy jakieś negocjacje od dłuższego czasu. Weź na internet. Ale wiecie, Gomułka już nie żyje. Posłuchaj, wiecie, Gomułka tych Żydów wypieprzył. Dobrze zrobił. Słuchaj, my bierzemy i my nowe mamy wszystko. Ale teraz wybieramy. Nie będzie, będzie, ale wiesz, on jest taki... Będzie, według mnie to nie jest zgodne z prawem, dlatego że... Nie, on jeszcze... Nie, on do niego dzwonił, a przecież tak niepełnosprawny do niepełnosprawnego dzwonił. Ale mi uprawnie, dobrze, że z kapturem, rozumiesz? I jaki bezczelny byś to powiedział? Że Dawid mu dał bluzę, rozumiesz? A Dawid w ogóle mu bluzy nie dawał, tylko po prostu dał do wyprania, rozumiesz? A on to bluzę, dyplom powiedział, że Dawid mu dał. I Dawid się do niego wkurzył, w ogóle do niego nie chodzi. Nie ma żadnych celów. Powiedział, że ze złodziejem nie będzie w ogóle rozmawiał. To jest cygan żydowski. Znaczy, wydaje mi się, że od początku dyskusji na temat Karakali PiS chciał się wycofać z tego kontraktu. No dobra. To jest wkurzony, że nie z różnych powodów. Ale rozumiem, że to jest dobre prawo. To jest dobre prawo. Tylko tam w kolejce czeka na wyprawie. Teraz ten brak offsetu. Ja to iść mu na błyskę, że sami obywatelskie. On ode mnie chciał dwa prosty. Ale wiesz, jak w promocji w Biedronce są czasy, ale Gomułka to nie żyje. Posłuchaj, jak on nam nie da Elżbiety, to zawsze musisz pokłaniać się. I tego. Słuchaj, ale jaka promocja u Elżbiety Królowej Anny? Nie, w Biedronce są promocje czasami w Proczku. Te 2,3 kg dzisiaj co ty kosztuje paczka, rozumiesz? Czyli jak kupisz dwie paczki, czyli do białego, do kolorów, nie? To płacisz 20 zł. A normalnie koszty przykładowo 15 zł. Panowie, drodzy państwo, macie zapewnić finansowanie tego projektu i szukać oszczędności w budżetach. Nie, ale słuchaj, ale w tym proszek jest perfumowany w Biedronce. Wybielaczem perfumowany, fajnie proszę. 10 razy taniej. A tak, taki shit gówno będę kupowała. Czyli zaoszczędzenie na wyposażeniu polskiej. Wolę kupić ten proszek, jest lepszy. Chodzi o to, Szefka, bo ty nie masz mózgu. Żeby był skuteczny, bardzo skuteczny. Pachnący niesamowicie. Złoty 38. A to by wiem, jaki proszek by chciał. Nie kupowałaś tego, bo zna ten proszek. Ty nie wiesz. Osoł jest najtańszy w całej Polsce. A z kim my będziemy nawet budować sojusze? Mamy policjantki na promocji się znamy. A ty nawet nie wiesz. Nie, kochanie ciasteczko, wiesz. W ramach Unii Europejskiej. Z kim? Jak my już dzisiaj nie mamy partnera. Z kim jest w kolejce do prania. Tylko pieniądze do niego nie dzwoni. Właśnie to zrobię. Z tym nikt nie chce rozmawiać. Jest wyraźna dominacja polityki krajowej na interesy międzynarodowe. Jak do Maryczka zadzwoni, a Maryczek, co to jeszcze nie twoja zabrania w kolejce? Nie możemy na to rozumie tego. Ale można jej wziąć stamtąd, wybierzesz sam, to za problem. Ale jak to tak ciężko? Albo jej posiedzenie może być fasadowe. No to my nie możemy pozwolić jako opozycja, że jednoosobowo będą podejmowane decyzje na Nowogrodzkiej i będzie decyzja, że taki rząd państwowy funkcjonuje. Taka instytucja nie funkcjonuje. Taka nie będzie. A on ją miał. My jesteśmy, która by pobudziła to do działania albo do zmiany, ale my musimy o to wnioskować. Nie może być tak, nawet on ją nosi, które imię nosi. Tak, on ją nosi. W tym roku wiele instytucji demokratycznych, wspomniał ten Trybunał Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj będzie to paraliżowane i nie będzie służyło nie będzie. Nie, to potem, kochana, bo ja jestem, bo ja robię hinduski prysznic. Ale to jest słowa na bardzo dobrze. Tak, ja dzisiaj to zaraz powiem. Ja muszę prezesa Airbus Helicopters. Który w tym przetargu, który wziął, każdy operator, który wziął udział w tym przetargu. Ja to mam kochana, to kosztuje 1000. Ona jest dobra, bo nie jest silnie śliska. Trwające prawie 3 lata. To jest bawełna. Zostawiają informacje rund, negocjacji technicznych oraz zaproszenia do składania ofert. No coś mówiła. Nie złożyli ofert spełniających wymagania. A to już wiesz, jaka różnica tego jest? Niech ma odwagę powiedzieć, że to jest nieprawda. Albo niech się przyzna, że nie było, nie ma pretekstu de facto, aby zrywać kontrakt i są jakieś inne partykularne cele Prawa i Sprawiedliwości, że zrywa negocjacje, narażając na bardzo złe relacje z Francją, aby realizować cele poprzez zlecenia innym
nie państwowym, produkcyjnym w Polsce, w tym przypadku z udziałami w firmy amerykańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wizytę w Radiu Tok FM. Ja na Szmiec z Nowoczesnej i Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja sobie kobietała, bo to dwójka moimi gośćmi. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a pani raport gospodarczy na chwilę zaprasza Aleksandra Zadychiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Krzysztof Koźniak, Jerzy Nowak. Wywalił do Jeruzalem, albo gdzieś może do Szwecji, a teraz... Pudełko jak ciastka ze śmietanką. Powiedzieli, co? W aplikacji mobilnej Tok FM. No nie po ciastka. Na stronie tokfm.pl ukośnik audycje. Ból? No, także więc. Ty tam jest wędlina. Wędlina? Ale zobacz, Marek, ty grasz. Nie, chciałbym powiedzieć imię, to ci nie wie, ja ci powiedziałam, co powiedział Marek. Powiedział imię i nazwisko. Nas. I bardzo dobrze, a to właśnie chodziło. Jak może spróbuj za mało. Daj mi rzeczy. A ja napiszę SMS-a, żeby nie mówił. Tak mówił dzisiaj. A z porządku i tak nie użyć, na tym danym pomysł, wizję energetyczną. Jak będą czas nie ma, to będą są do tego. Daj do kopii, trzeba coś sobie rzucać na herbatę. Na trochę dłużej przy oczywiście. Budowlanej. Policja nie taka głupia. Łukasz Michorowski z działu audytu w firmie doradczej Deloitte. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj swoistym punktem wyjścia jest raport, który został opublikowany właśnie o branży budowlanej. A bo ja na razie gdzieś to już będę pochylić się trochę tak szerzej nad całą branżą, bo nie jest tajemnicą, zresztą też mówimy o tym sporo, że... Ale jaki problem? Ale słuchaj, masz problem, nie musisz mieszkać. Nie mam możliwości, może masz pieniądze. Ale daję ci, żebym nie zgodzić się z tym, co pani powiedziała. Faktycznie potwierdzam, że dzisiaj mamy publikację naszego raportu, to jest czwarta edycja, która dotyczy największych spółek budowlanych w Polsce. Słuchaj, nie masz racji, powieści tutaj budowlanych załatwia mieszkanie, jak będzie chciał dzień wyniki, to przyjdziemy, rzuci wszystko całą i tak naprawdę i analizujemy trendy perspektywy rynku, podziale na poszczególne segmenty i jak ten rynek widzimy. My ten raport przygotowujemy oczywiście patrząc na dane finansowe, ale spotykamy się również z przedstawicielami branży, z zarządami spółek i jak również z przedstawicielami Mareczek na tą litkę załóż każdy złodziejka, a on to co, mężem jej zostanie? Bo ja mówiłam tej litce, słuchaj, że tu jesteś Sarą, że przyjdzie Sara, a ona jest Lea, ona jest niewolnicą Abrahama, nałożnicą i ten Abraham Mareczek przyjdzie ją wypieprzy. Rok 2015 to trzeba powiedzieć, że bardzo my jesteśmy artystami, my mówimy symbolami, my nie jesteśmy dosłowni, to kropka tam kropka. Z tego, że spółki finalizowały i kończyły realizację tych dużych kontraktów infrastrukturalnych, które były realizowane jeszcze w ramach tej poprzedniej perspektywy finansowej. Jeżeli spojrzymy również na rynek projektu, ale ty też masz pracujesz, Mareczek, i dużo zarabiasz? Ale czy dużo powiedz, bo ile to zarabiają? Czy dużo, czy to wartość jedzić na... No to widzimy, że tych projektów jest dużo i ten trend tych projektów komercyjnych jest pozytywny. Oczywiście przy pracy logistyki, no to ta infrastruktura jest potrzebna, no bo tam, gdzie mamy autostrady, tam, gdzie mamy lotniska, linie kolejowe, no to jak grzyby po deszczu wyrastają te parki logistyczne, prawda, no bo to jest jest niezbędny do połączenia takich obiektów. Natomiast jeżeli, także ten rok 2015 był dobry. Spojrzeliśmy też na wyniki spółek publicznych za półrocze i co się okazuje, że 2016, te 6 miesięcy, ono jest lepsze niż wyniki tego 2015 roku. Natomiast co jest ciekawe, ale ona ci powie, to nie teraz, bo ona się wstydzi, jest dziewicą i boi się tak wszystko nagle. Danym o produkcji, zwłaszcza budowlanym, no to te dane są porażone, za każdym razem porażają w dół, to negatywnie zaskakują, znowu kolejny to jest normalny kolejny pytanie, ale, i gdzie jesteście odpowiedzieć, ale możesz pracować wszędzie, nikt ci nie zabrania. Ale każdy się zna, też taki indeks, tak. Wyliczamy tylko za się nie pytają o zał, dzisiaj tylko się pytają, co potrafisz robić. On nie wygląda tak źle, jeżeli może nawiąże do wyników budownictwa. Jeżeli spojrzymy na wyników budownictwa, żeby szkołę dokończył, ja mówię, niech on tę szkołę przerwie.
A po prostu to się liczy, co umie, prawda? Powiedz jemu. I teraz posłuchaj, to ci powie. Nie pytano się o szkołę. O nic. O pracy, jeszcze do pracy pracujesz. Kwiecień, czerwiec, kiedy to tak naprawdę referendum w sprawie Brexit, wszystkie rynki w Europie łącznie z naszym zawsze trochę bardziej, one odnotowały spadki. No to jeśli spojrzymy na koniec września, bo tak naprawdę przygotowując analizę tego raportu, taką bieżącą, no to patrzymy się na koniec września, to ten indeks jest na poziomie przewyższającym poziom osiągnięty na koniec roku, prawda? Tam blisko 3000, więc to zaufanie inwestorów tutaj do tych naszych lokalnych spółek notowanych na giełdzie, ono wciąż jest duże. Natomiast jeżeli wracając, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje na rynku, no to wydaje się, że znaczy widzimy, rozmawiając nawet, że spółki tak naprawdę finalizują te kontrakty. Te przychody, które widzimy, nawet jeszcze w 2016, one są związane cały czas z tymi dużymi kontraktami, które były realizowane jeszcze w ramach tej poprzedniej perspektywy. No i częściowo to nie też z tej nowej, natomiast jakby zaawansowanie tej nowej perspektywy, no ono nie jest. Kilka spraw tak naprawdę, bo pan mówi o tym, że te firmy jakby impetem, siłą impetów w pierwsze półrocze jeszcze weszły całkiem nieźle, no ale potem zrobiły się zastój i jest kilka spraw, które się składają, bo tak, pieniądze unijne, które nie idą, to jest jedna rzecz. Zmiana w ustawie o zamówieniach publicznych, czyli to, że był jakiś przestój w kontraktowaniu, no bo zmieniają się przepisy, to była druga rzecz. Czyli co, dochodziło do takiego etapu, że to co było, to było, zamykamy, no ale warto byłoby rozpocząć nowe, to teraz. A czekolady wszystkie oddają, on nie jedzie. One będą jeszcze szły w tej formule, według starej, gdzie cena jest tym dominującym kryterium. No bo mieliśmy zmianę, oczywiście, ale nie wiedziałem, tutaj cenowo ma być ograniczone do 60%. Tutaj wchodzą kryteria dodatkowe, te jakościowe tak zwane. No i tutaj jakby sygnał jest taki, że one są pozytywnie postrzegane przez rynek. Pokazujemy pewne wzorce, bym powiedział tutaj jako przykład. Można by w szczegóły wchodzić, ale Skandynawia jest takim dobrym przykładem. Jak to tam funkcjonuje, to jeżeli będziemy potrafili to wprowadzić i przedyskutować. Ja wiem, że ten dialog pomiędzy również zamawiającymi inwestorami publicznymi i firmami trwa i zarówno w sektorze kolejowym i drogowym. Także że myślę, że tutaj jakby pozytywnie branża to postrzega, tylko te wzorce muszą być wypracowane w prawidłowy sposób. Natomiast jeżeli spojrzymy na samą produkcję, no to tak, w sektorze kolejowym, no to tutaj nagrywam w Radio Maryja o 13 aktualności dnia. Mówią, że jak Polskę rozkradli na 350 miliardów, to nagrywam, bo ten w internecie jest Radio Koncita, nadaje z komentarzami, on też komentuje. Będzie wernisza. Ja muszę to zobaczyć. W tym kontakcie przecież pojedziemy zaraz. Ja się zaraz biorę hinduski prysznic. Ja nie mogę tak wejść, bo jeżeli dojdzie do tych przypadków, od ekspertów, no to niektórzy mówią, tak nie poci bardzo. A tego ma głowę gorącą, przejdźmy kaloryferek. Pytać, kaloryferek? Przyjąć, bo wszystko powyżej, czyli powyżej 7, my tu mamy oszat, to odkładziemy, to jest drugie, chodące, latające. To czemu litki to nie, bo ona jest stara, to przecież muszę ją troszeczkę, wiesz, potem jak ona pojedzie, jako taka sama. To samo było w roku 2012, przed 2012, kiedy też były inwestycje spiętrzone. Motywy spiętrzone, że nie przebijecie, bo widzę, że ona już nie wróci, nie obezpieczenie. Problemy z notorami płatniczymi. Ona jeszcze do sanatorium pojedzie, przyjedzie, ale ona co rok jeździ, proszę ciebie, na te święta moherowe, te katolickie. Ona mówi, że ona nie jest moherowa, bo to każda teraz mówi, że nie jest, bo one się szczycą, że są katoliczkami. Że ja mówię, do kościoła, kurwa, mać was zapędzę, będziecie się modlić i łaski nie robi to. W celu pokrycia tych kosztów stałych, one po prostu potrzebują obrotu, czyli trzeba pracować. Oni wydają teraz nie na okogo. To trzeba dostawać. To są stare mocharynki. Nie wiem, jak to zrobić, ale jest zimne. No co widzimy, niektóre firmy na rynku podejmują takie kroki, bo widzą, że tego przelewu nie będzie. I ten impet jeszcze w 2016 roku jest, no ale ten 2017 szczególnie w kolejnym roku wygląda słabo. I pewnie, i teraz jeszcze jest drugi problem, o którym warto myślę wspomnieć, że od przetargu, miał i do
lekarza i nie poszedł. Wygrywa, prawda, firma jednostka wyboru tej oferty. A to nie to się zapisze na inny termin. To nie jest następnego dnia, że następnego dnia wbijamy, prawda, łopatę na budowie. No tutaj jest jeszcze efekt zwołań i tak dalej, postępowań administracyjnych. Poprzetargowych, podpisanie umowy, a duża część projektów to są projekty w koncepcji projektu i budowy. Czyli jest ta faza projektowa, która no też zajmuje i tutaj myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że jeżeli to będzie 6 miesięcy średnio, to jest dobry projekt. Czyli najwcześniej przychody i pieniądze te firmy z tych nowych przetargów, jeżeli one zaczną się pojawiać teraz, bo takie są... Nie, to jest olej, tylko on nie ma, że olej za bardzo mówi, że do końca roku ogłosi pewne już przetargi. Lokali się buduje mnóstwo, to zresztą jak się przejdzie po miastach jeden, drugi czy trzecim, cały czas też jakaś budowa trwa. No i właśnie, no i dzisiaj pani premier mówi, że startuje program Mieszkanie Plus. Czy to jest wszystko jakoś taka, nie wiem, szansa na choćby dla tej jednej działki w budowie? Znaczy ja myślę, że na pewno, że tutaj nie, no skoro plany tak naprawdę rządu są tutaj, żeby zwiększyć tę bazę tych mieszkań, powiedziałbym, w różnych formach, prawda, społecznych, no to ktoś się musi wybudować. No bo jak rozumiem, ja państwo nie chcę tutaj wchodzić w rolę ani być może dewelopera lub takiego nadzorcy deweloperów lub, ale w rolę generalnego wykonawcy tego budowniczego, no to tutaj nie widzi swojej roli, więc myślę, że jeżeli dojdzie do tych projektów, a jak tak faktycznie widziałem 17, to jest interwencyjne z tak wpisane. Problem oczywiście polega na tym, że założenie jest takie, że ma obiekty, które postanowią mają być budowane tanio, są te górne limity wyznaczone tam nawet chyba mniej za metr kwadratowy, czyli to nie jest standardowy budynek w tym sensie, jak się patrzy w Warszawie na przykład, tylko mamy sobie to jeszcze na pewno kwestia tutaj kosztów faktycznego no bo przecież w mniejszych miastach ja nie mówię, że masz hipa, tylko powiedziałam, że przez męski okolic, no to da się wybudować za powiedzmy 3000 czy 2500 zł, to w dużych miastach tak naprawdę to największą wartość zawsze stanowi działka, grunt. Jeżeli im bardziej atrakcyjna lokalizacja, tym większa wartość gruntu. No i oczywiście wtedy się pojawia kwestia wykluczenia, no bo tutaj chcemy tą inwestycję mieć bardziej prestiżową i tak dalej, więc myślę, że jest to osiągalny poziom stosowanie do niej kwestii zamienników, no to tutaj już kwestie techniczne, to myślę, że generalnie wykonawcy on nie umie, on po prostu do dziewczyny mówi misiaczko, ale co do zasady perspektywa, czy bardziej bym powiedział opinia na ten temat jest raczej pozytywna, że to jest pozytywny sposób, rynek jest tak, powiedziałbym, wygłodniały, że pewnie wszystko, co będzie możliwe i będzie można to skonsumować. To nawet dzisiaj powiedzieliśmy, wracając może jeszcze do tych projektów infrastrukturalnych, czyli kilka lat temu, obserwowaliśmy oferty na poziomie 60-70% budżetów inwestorskich, czyli jakby inwestor zakładał pewną cenę, no i wygrywa oferta 60-70%. Dzisiaj na śniadaniu rozmawialiśmy, że teraz pojawiają się, że wygrane oferty mają nawet poniżej 50% pierwotnego budżetu inwestorskiego, więc to świadczy trochę o tym. To raz, ale dwa też świadczy o tym, czy znowu nie jest ten problem, że się oszczędza na tych, którzy tę robotę nie wykonują, czyli na zwykłych pracownikach. Koło się zamyka, bo te problemy, które dziś rozmawialiśmy w budownictwie, to już to przerabialiśmy w roku 2013 mniej więcej i znów, no była górka, było trochę lepiej, znowu jest gorzej. I tak to się wszystko kołem toczy. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję również. Pan Łukasz Michorowski z działu audytów firmy doradczej Deloitte był moim państwa gościem. Kończymy teraz raport gospodarczy. Za 4 minuty informacja Radia Tok FM, a po nich jako Tyliszewski i audycja połączenia. Raport gospodarczy. No i tego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tok.fm/audycje. Wchodzę na górę, mam 111, wyjdę z boku. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni,
że przyczyną może być niski poziom magnezu dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku magnesie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety magnesie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję magnesie moim dzieciom. Magnesie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. No panie profesorze, to ja nie ważne. Zaraz się ubiorę, nie ma. Leczę w ulubionym fotelu. Ja idę z całą wszystko telefon, ja idę właśnie, patrzyłam o laptop, opatrzę telefon, znowu telefon na nowej podłodze. I no broń Boże, telefon znowu. Pojedziemy do Realu, tam kupimy się tanie na telefonie. Jako szula w nią, tam koszulę tanio kupimy. Wiesz, gdzie co tanie, dużo szybciej, bo przetarczy jest? Nie, Ford Pola. Ale są takie ludzie. Co? Dolnośląska Federacja Organizacji. Tam jest bardzo duży wybór i mało ludzi, zwierzę, tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminy na rzecz organizacji pozarządowych. Lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe wspierane przez samorządy to skarby ziemi dzierżawskiej. Pozarządowe organizacji pozarządowych NGO Projekt oraz integrujące środowisko trzeciego sektora pod nazwą Trzymajmy się razem i zmieniamy lokalną rzeczywistość. To inicjatywy, w których uczestniczymy lokalnych organizacji. Tutaj niemożliwe staje się możliwym. Więcej na www.pow.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, renaturem zatoki chodź. Wystarczy rozpuścić zatoki w wodzie. Renaturem zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność i najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A i tymianek, suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. 3, 2. Gorączkę już od pierwszego roku życia. Powal 97 mg 5 ml. I dlatego wiesz, nawet ma raka na drugiej mózgu. A niektórzy nie wiedzą, co ma, którzy tylko za popką stronę. Chcę poza tym zapoznać się z nasze leki dołączonej do opakowania polskiego sojuszu z lekarzem lub farmaceutą. Przyszkadza do leku na zastosowanie. Żeby się utrzymywać, no to musisz mieć pieniądze. Jeśli to robisz, chudniesz w oczach, to pewnie ta dieta. Podziwiam, ja tu nie mam czasu na takie gotowanie. Kto tu mówi o gotowaniu? Nie słyszałeś o wygodnej diecie? Wygodnadieta.pl. Tu się odchudzasz, my gotujemy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej pulę. Ja rada teraz ciebie, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo, sprawdza, gdy dziecko jest chore i kaszle. On jest bardzo grzeczny, przez minutę. Leczenie objawowe, leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ale zobacz, ile ludzi przecież lata samolotami i żyje. Ale polskie linie są najbezpieczniejsze. Ona powiedziała tak, że faceta baba zdradziła, miał bilet i za jakiś... Program budowy tanich mieszkań na wynajem ma przyczynić się do powstania w Polsce klasy średniej. Rząd pracuje nad własnym rozwiązaniem kwestii reprywatyzacji. Wycofane z aptek plastry antypasacyjne są bezpieczne i skuteczne. Program, jak zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki, absolutnie fundamentalny ma służyć budowaniu w Polsce klasy średniej, udostępniając bardzo szerokim rzeszom naszego społeczeństwa mieszkania, na które te rzesze stać. Program ten, jak poinformowała premier Beata Szydło, uruchomiono dziś pilotażowo w 17 miastach. Chodzi o podpisanie listów intencyjnych między samorządami, które deklarują przekazanie pod budowę mieszkań na wynajem konkretnych terenów, a spółką BGK Nieruchomości. I jeszcze prezes PiS-u, który ujawnia, że rząd pracuje nad własnym rozwiązaniem sprawy,
Sprawiedliwości powstała koncepcja dotycząca tej kwestii. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolina, co na to wszystko PiS? Bez entuzjazmu wobec tych żądań, za to z ogólnym podsumowaniem aktywności opozycji występuje Ryszard Czarnecki. Zadymą nazywa europoseł PiS planowany wniosek Platformy Obywatelskiej o komisję śledczą i prośbę Polskiego Stronnictwa Ludowego do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś do swoich racji przekonywali i rzecznik PO Jan Grabiec, i szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja śledcza powinna wyjaśnić Polakom, czym tak naprawdę mamy do czynienia. Z szaleństwem lub z korupcją. To nawet przy zgubieniu, to oni po prostu ten stary dowód nie ważniają. Nowoczesna z kolei składa, jak informuje Katarzyna Lubnauer, a jak by ci policja złapała z dowody, że używasz który tu nie ważniłeś, to by się został ukarany. Ja używam ten nowy, no ja wiem, ale to chyba jest dobrze, nie? Dlaczego tak, ale jakbyś ten stary używał? Polskimi pracownikami, a Łodzian już nie. Czy bezprzetargowy tryb nie budzi wątpliwości co do opłacalności za zakupu i nie blokuje offsetu? Sejm zbiera się w przyszłym tygodniu. Wówczas taka informacja rządu mogłaby mieć miejsce. Wówczas też wniosek do komisji śledczą złoży PO. O czym w Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Trędzakowie podpisują się pod petycją w internecie, przyznając się tym samym, że były organizatorkami czarnego protestu. Petycja skierowana jest do prokuratury okręgowej Gdańsku, prokuratury krajowej i prokuratora generalnego i jest odpowiedzią na działania gdańskich śledczych. Ci bowiem zwrócili się do władz Warszawy o przekazanie im danych organizatorów marszu po zawiadomieniu złożonym przez Solidarność, która twierdzi, że jednak został przez nich bezprawnie wykorzystany. Chodzi o przerobiony wyborczy plakat z 1989 roku, na którym Garego Kuchera na tle napisu Solidarność zastąpiła kobieta w polskim kapeluszu. Interwencja związku w tej sprawie dziwi szefa klubu Platformy Sławomira Neumanna. Dla mnie to rzecz niewyobrażalna, że zagadnienie Solidarność przeciwko protestującym kobietom, przeciwko kobietom, które walczyły o swoje prawa, przeciwko osobom, które są słabsze w starciu z rządem, i w imieniu tego rządu występuje Związek Zawodowy Solidarność. Politycy opozycji nie wykluczają, że działania gdańskiej prokuratury to próba nękania lub zastraszenia organizatorów i uczestników czarnego protestu. Wycofane z aptek plastry antykoncepcyjne, są zadanie główny inspektorat farmaceutyczny, a wycofane jest obiegu z powodu stwierdzenia wyników. Ale byś była wściekła chyba też, nie? No tak, ale jeżeli by go nie zna, tej osoby nie znała, no to by zablokowała, nie? Tak, substancja czynna, która powinna wchłaniać się do organizmu kolegów stopniowo przez tydzień, nie uwalniała się równomiernie. Dlatego inspektorat wycofał z obiegu 7 cen produktu. Przesłano przez Węgrów tak zwana analiza ryzyka. Mówi wyraźnie, że nie miało to wpływu na skuteczność plastrów ani na bezpieczeństwo kobiet, które je stosują. O wszystkie wątpliwości będzie można dopytać, dzwoniąc na specjalną infolinię, która ruszy lada chwila. Lek znikł także z hurtowni. Jeżeli ktoś zdecyduje się go oddać do apteki, producent nie zapewnia zwrotu pieniędzy. Apteka może go jedynie zutylizować. Joanna Mokosa, TOK FM. To są informacje radia TOK FM. Sport Polski Związek Piłki Siatkowej rozpoczął poszukiwania kandydata do objęcia funkcji trenera reprezentacji po Stefanie Antidze. Kandydatów jest wielu, ale brazylijski klub, czyli Bernardo Rezende czy Marcelo Mendes, na tę chwilę, jak mówi prezes PZPS-u Jacek Kasprzyk, nie wchodzi w grę. Z tego, co wiem, to raczej w razie... Nie, bo ja powiedziałam, że znajoma ma lodówkę i że dostanie lodówkę, nie? Że znajoma sama zdecyduje, po prostu, kiedy mi da, to ja... Ci trenerzy na pewno nie pracują, nie mają pracy. Lodówki, tak? Ja już nie problem, ale pytanie, kto zapłaci za przewóz, nie? Poznać do końca listopada, a ja mogę powiedzieć, ja wiesz, co ja będę za to, o 19.20 w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Natomiast kolejne informacje w Radiu TOK FM już o 13.20. A on mówi, że ja mam zapłacić za przemysłowa. Dziś w Polsce nadal pochmurno i deszczowo z przyjaśnieniami na wybrzeżu, bo też opady będą mniejsze niż na południu kraju, o ile w ogóle wystąpią. W Kielcach i Krakowie 7 stopni, w Warszawie, Lublinie, Poznaniu 8, we Wrocławiu i Poznaniu 9, a w Trójmieście 10 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ona ma syna też, matką syna. Chyba logiczne, nie? Połączenie.
13 szczęście kupieni szef szanowny panie ze mną w studiu dr Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo. Dzień dobry. Zabawa nie jest. Będziemy mówić o zamówieniach publicznych. To jest chyba temat stan właśnie nieustanny, wystarczający nowej rozrywki, jeśli ktoś celuje w tego rodzaju tematach. Tym razem wypałował, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, przy okazji śmigłowców Black Hawk i przy okazji całego zamieszania odnośnie co jest tutaj chyba istotne, to to, że kwestia przetargów w Polsce zawsze budziła wątpliwości, że w ogóle mamy złe prawo w tym obszarze i w zasadzie od lat to wiadomo i od lat kolejne składy parlamentów i kolejne rządy jakoś godzą się na kobieta pierwsza daje. Potem mamy takie pomysły, że jeżeli już trzeba coś kupić, najlepiej również prawo przetargów. No mnie dzwoniła ostatnio do elektryka inna, bo takie imię to za Bydgoszczy. Ja do niej będę, masz łopatę. Jeżeli mamy rozmawiać na kanwie w ogóle tej sprawy ze śmigłowcami, to w ogóle zamówienia w sektorze obronnym to jest takie w ogóle państwo w państwie i to jest samo w sobie ciekawe zjawisko. Natomiast jeśli chodzi o jakby ten system, no to to jest tak, że myśmy faktycznie zawsze mieli problemy z prawami. Po wejściu do Unii Europejskiej wcale te problemy się nie zmniejszyły. Aczkolwiek ja widzę pewne jaskółki poprawek, muszę powiedzieć. A to jest bardzo śmiała teza, rozumiem. Tak. Po pierwsze, no jednak wymogi Komisji Europejskiej tu pewne rzeczy uporządkowały. No pewne rzeczy utrudniły, pewne rzeczy uporządkowały. To ostatnia nowelizacja, którą mieliśmy w połowie tego roku. Tu chodziło o dostosowanie nas bardzo szybkie do kolejnej jakby porcji dyrektyw unijnych. Ona pewne rzeczy zepsuła, można powiedzieć, ale pewne rzeczy też poprawiła. Poza tym mamy zapowiedzi i ja jestem skłonny wierzyć, że one pójdą w dobrym kierunku nawet. Jakkolwiek jestem w wielu miejscach krytyczny wobec tej polityki obecnego rządu. Mam wrażenie, że jest szansa, że będzie nowe prawo zamówień publicznych i ono może być lepsze. Więc i mógłbym na różne sposoby to rozwijać. Na jednym. Jeśli ktoś kropiety, to kiełbasy to zjadłeś? To, co na przykład zmieniła ta ostatnia nowelizacja. Chyba nie mamy tego jeszcze w realu, że tak powiem, ale no, generalnie dążenie jest takie, żeby zelektronizować w ogóle cały system zamówień publicznych. To będzie ogromny postęp, naprawdę. Jeżeli odejdziemy kompletnie od papieru w tym systemie, to szansa kontroli nieprawidłowości, w ogóle organizacja całego procesu zamówień publicznych, komunikacja z wykonawcami, to naprawdę ma szansę się poprawić, jeśli to rzeczywiście tego dokonamy. Powstanie platforma zamówień publicznych porządna, ogólnie dostępna. To będzie naprawdę rewolucja. Pierwszy krok już jest w tej nowelizacji. Oczywiście są różnego rodzaju problemy. Nie wiem, była cała dyskusja o zamówieniach i chaos. Z jednej strony można na przykład się cieszyć, że kryterium ceny przestało być dominujące, wręcz przeciwnie. Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych w zleceniu zamówień publicznych. I to z jednej strony jest dobrze, bo oczywiście nie jest do końca racjonalne, że się patrzy tylko na niższą cenę, ale z drugiej strony, na przykład z punktu widzenia mojego, ja się interesuję ryzykiem, korupcją także w tym obszarze, to też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że kryterium ceny jest najprostszym kryterium do weryfikacji. Jeżeli jakby poszerzamy, a wręcz teraz w tej chwili cena może być maksymalnie 60%, jeśli chodzi o cenę zamówień publicznych, tam pewnymi wyjątkami, to jakby trochę to jest wpuszczanie lisa do kurnika, ponieważ ustalanie tych innych kryteriów, no ono wymaga bardzo jakby takiej sprawności. Znaczy, trzeba umieć przewidzieć, znaczy mieć przemyślane te kryteria, które będą kryteriami pozacenowymi. No ale wiedzmy sobie szczerze, że to jest poszerzanie marginesu ryzyka. Można mieć z tego profit, że będzie bardziej jakościowo. No właśnie, że to zostanie, ale powiedzmy sobie szczerze, że tutaj powstaje pole do manipulacji i będzie bardzo dużo zależało od tego, jak na przykład ten jeden aspekt rozegrają. Więc tutaj się zmienia i ja bym powiedział, że się generalnie zmienia wcale nie najgorszym kierunku. A jak twoim zdaniem w tym kontekście
wygląda cała ta sprawa karakterystyczna. Nie wiemy, że raz nie potrzebujemy takich oraz. Przetargu, ponieważ bardzo potrzebujemy uzbrojenia, nie mamy czasu. Nie możemy czekać. To jest dość zastanawiająca argumentacja. Znaczy, ten przypadek jest bardzo specyficzny, co trzeba to jasno powiedzieć. Z wielu powodów. Znaczy, po pierwsze, w ogóle sektor zbrojeniowy, możemy sobie to łatwo w liczbach sprawdzić, to jest raptem od 2 do 4% w ogóle całego rynku zamówień publicznych. To jest roczny, to jest ponad 100 miliardów złotych, które przepływa przez ten rynek. I w sensie liczbowym to jest. Ale to Wiesław Gomułka, on zawsze jest bardzo, ponieważ oni tymi morgonelami straszą ludzi, to on chciał ich też. Wcale się nie dziwię, no zainteresowanie opinii publicznej jest duże. Pierwsze, że to są bardzo duże kontrakty, ich jest mało, ale są ogromne i mnóstwo kasy, mnóstwo kasy. Po drugie, no one zawsze mają tą otoczkę tajemnicy, ponieważ no nie wszystko można o tych zamówieniach mówić. Dlatego, że jest bardzo wiele wykluczeń. Znaczy państwa, generalnie Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, musi stosować się do bardzo ściśle wymogów Unii Europejskiej, ale w tym obszarze zbrojeń, jakby obronności, no jest wyłączenie. Państwa członkowskie mogą odstępować od prowadzenia ścieżki pod kontrolą. Tak, w przypadku Karakali się stało. Tam po prostu zastosowano tryb kompletnie spoza prawa zamówień publicznych. No i cóż, no... A piwa się nie napijesz? Jak tu siedzimy za mało, o tym wiemy. No przyniosę ci piwo, czy napij piwo. Tam dochowano taką przynajmniej, co wewnętrznie obowiązuje, moje czy nie. Ja bym ten rząd właściwie powtarza ruch, który wykonał poprzedni rząd w przypadku kupna Karakali, tylko decyduje się na jednego dostawcę. To jest jedna rzecz. Nie usuwa jak ładne, to niech będzie. Jeszcze się odwołam do jednej sprawy. Znaczy, myśmy patrzyli na przykład na procedury takie z czystego punktu formalnego, na procedury w różnych przypadkach, jakie obowiązują dotyczące przeciwdziałania korupcji, też przeciwdziałania w zamówieniach publicznych między innymi. Zrobiliśmy taki monitoring pod koniec zeszłego roku. I mieli generalnie w tych procedurach antykorupcyjnych, jeszcze wtedy to było przed wyborami, oni mieli naprawdę dobrze rozwinięty system takich zabezpieczeń. Mieli bardzo dobrze to procedurowanie rozegrane. Też jest Transparency International, to jest, które ma taki program monitorowania wydatków obronności we wielu państwach, a przede wszystkim w państwach NATO. I my w tym ich rankingu też wypadliśmy bardzo dobrze. To jest zeszłoroczne takie badanie, więc tam odrobiono lekcję w tym zakresie jakby kontroli prawidłowości zamówień publicznych, nawet jeżeli one są poza systemem. I no, ja bym był skłonny wierzyć, że całe te negocjacje dotyczące Karakali... Ja nie piszę SMS-u, dlatego jest problem, bo będę ci napisała, ja SMS-u nie piszę. Oczywiście można było je zerwać, pewnie można było oceniać ten interes w tym kolejnym etapie, kiedy chodziło o offset na różne sposoby. Okej, róbmy to. To jest odpowiedzialność tego rządu. Ale drugi krok, który teraz nastąpił, znaczy powiedzenie na konferencji prasowej: no panowie, panie, prawda, kupujemy sobie Black Hawki teraz i właściwie nie wiadomo dlaczego, na jakich zasadach, to jest już bardzo dziwne. I to jest, mam wrażenie, nie tylko odejście od reguł obowiązujących wewnątrz MON-u, ale na pewno też od reguł tych ogólnych, wynikających z prawa zamówień publicznych, prawa unijnego. I wydaje mi się, że akurat trochę za bardzo teatralne jest chyba ten rok. To jest teatralne i pewnie Unia Europejska się tutaj do nas nie przyczepi konkretnie w tym przypadku, ponieważ obowiązuje to wyłączenie. Ale jest szereg różnego rodzaju zamówień publicznych, które przepływają przez Ministerstwo Obrony, przez różnego rodzaju podmioty zależne, gdzie komisja już może się przyczepić. I jak my sobie nagrabimy przy tym przetargu, to narażamy się na to, że mogą nam tutaj kopać po kostkach w innych przypadkach, które może nie będą tak spektakularne i prawda, kwotowo nie będzie jeden strzał na kilkanaście miliardów złotych, ale to będzie bardzo dla nas uciążliwe i może nam na przyszłość. Co więcej, jeżeli nawet będziemy chcieli powołać się na ten zapis traktatowy, o którym wspomniałeś, musiałabyś się wrócić.
zlikwidowano właściwie ominięcie prawo do zamówienia publicznych. Ale lepiej jak powiedzieć pod wpływ na ostro bramki z tamtej strony, w Rodzkim Krosprzaga wyjdzie z tamtej strony. Chciałabyś się wrócić, żeby tak, ale tam jest w ulicach, które są, wiesz, światła. Ale i te, blokadę, bo wiesz, to jest na środek te metale, a ale się wrócisz, a wejdziesz. Na niego się łapią wszystkie zakupy. Ale jak to 143 dzieci bezpośrednio jedzie? Wyłącznie obronności. Znaczy, tak, no, nie, tam nie ma systemu. Tam jest od Grochowskiej. Służący na pola walki. Nie, no to wydaje mi się, że tutaj do tego korzysta no, się prawdopodobnie nie przyczepi. Natomiast, jak mówię, czy to zostawię dalsze dalsze konsekwencje, innego rodzaju zakupy, które nie będą się łapać w taki oczywisty sposób na to wyłączenie, które my też lubimy zlecać poza prawem zamówień publicznych. I to nawet poprzedni rząd, ten minister Trzaskowski, jakby napominał ministra Siemoniaka, który się pewnie załatwił w połowie zeszłego roku, że za dużo zamówień publicznych przechodzi właśnie w takich firmach poza PZP, poza prawem zamówień publicznych. I jak obserwując to nowe kierownictwo MON-u, myślę, że tutaj dążenie jest jeszcze głębsze, żeby jeszcze częściej omijać te. I tu już komisja może się do nas przyczepić. No, to będzie kłopot. A do poniedziałku do 6 rano jest z wami. Dziękuję bardzo doktor Grzegorz Mankowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego był ze mną w studiu. 13.17 za chwilę informacje. Dziękuję. Połączenie. No bo ja muszę pilnować kołów. Nie, on ma kochanku. Nie, będę jakieś już nie jeździ dziecko, bo to koszt. Pojadę. Nie, pojadę. Potem matka twoja umrze, więc trzeba płacić dziecko. Serum do włosów, które odżywia i wzmacnia włosy dzięki połączeniu oleju rycynowego z wyciągiem z nasion karot, a moje dziecko nigdzie już się nie puszczę, nie pojedzie, bo po co? W Krakowie są skąpe Żydy. Nie widziałeś o tym? Na Kraku są. Tak, tak, zobacz co ona mówi. Ona dobrą wiedzę ma. Skąpe są w Kraku, że tam nie jest. Babkę, panie Kiliszka, że waszą rzecz. Co to są w centrum? Centrum? No to masz z tego z dolara, te drobne pieniądze. Aha. No i to właśnie na Kraku kupiłem centrum. W Lidlu masło po 3,39 za 200 gramów. Nie, gdzie ty mam ten szpantelek na Kraku? To dalej już wszystko pójdzie jak po maśle. Zobacz, takie mam. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Lidl, co tydzień coś nowego. Masz dosyć infekcji. Działaj, sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność ciała, działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę, zwalczaj. No Mareczka, to ty nie ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią leku dołączonego do opakowania bądź skontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu. Zdrowie 500 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności. Ale powiedz, może będę radzić, żeby nie tracił pieniędzy. Ale ja do chłopaka jadę. To się wam daje pieniądze. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? Ajot produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynów. Ale chciałem ci powiedzieć, uważaj, bo Maryczek cię sprzeda do agencji, co masz z katalogu. Bo Maryczek chodzi do sklepu. Też nie rzucałam palenie, aż trafiłam na tak, chodzą w niej, ogóle nie mają synu, rozbierają. Nigdy nie jest proste. Piwo piją, o, zaraz. Ty wiesz co? Taki wypysek, co ty nie przestrzegałaś, to ty nie wystarczyło jedno opakowanie. Będziemy tu piwo, ja my się nie wyobrażam, że ja tu będę na go siedziała piwo, a co robię? Farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim życiu. No nie kusuj, a ja już nie dałam. Nie dla pacjentów z niestabilną tłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przybytym zawale serca, uderza mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. A Afrofarm. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania może być inaczej. A gdzie będzie skurczyk? A tu na u mamy deskę, położę. Tylko żeby nie znała zewnątrz. Punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu żyjnej linii w odległości zaledwie 12 minut od tętniącego życia centrum stolicy. Nowe Południe, moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 44. Wiem jak to tam to będzie. Pan magister, chciałbym olej wątroby rekina, który jest najlepszy. Polecam suplement diety Preventia. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60, ale z podwójną dawką. Preventik, edycja specjalna, dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom olejowym.
jest po problemie. No, w Warszawie to chyba, że na nie. Ja w Warszawie, normalnie zachowuję się. Jeszcze poznak. Nigdy was nie porównywałem. Poproszę, prawetnie. Ja tak uważam, ja nie wiem, czy to ma imię. Plus czosnek. Tak, Gomułka bardzo chytry był, żeby go nie poznali, że tego... A potem patrzę, że Żydów wypieprzył za granicę. A potem patrzę, że się nie połakał. Bo wtedy masowo przyjdzie rower i stacji. A do Warta chodzi? Ja? Na pewno. Zaraz ci dam remontę i jestem normalny. O, weź, ja ten chcę nadzwonił. Pozdrawiam, bo powiedz, że u ciebie jest. No. Że przyniosła to jedzenie, nie chciał mi... Ale powiedz, po co do niego chodzi, a co on mi ma mówić? No, 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 ale o czym? Nie mam w ogóle tematu, no to, 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 to po co mam mówić? Barek jest z trzech stron, już mi wszystko wiedzieć. A co, no, a może na cykl jest to? Decyzję o wycofaniu 700 preparatów podjęto, bo zawarta w prasach substancja czynna, która powinna chronić przed organizmem kobiety stopniowo przez stres, wzrost nie miało to wpływu na zdrowie kobiet. Klientki wkrótce przypomnieną infolinię. Prokuratury to reakcja na działania śledczych. Po tym, gdy Solidarność przedłożyła zawiadomienie z pani znaku podczas czarnego protestu w Warszawie, Gdańska zwróciła się do władz prowincji z pytaniem, kto organizował akcję, pod petem, które zgłaszają się między innymi posłanki Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer i Joanna Schmidt. W tym momencie się już nie prokuratorzy, proszę nas ścigać. Za chwileczkę w internecie opublikuję też swoje zdjęcia, że wyborcom nie spodobał się przerobiony plakat w samo południe, który zachęcał do głosowania w czerwcowych wyborach z 80% państwa. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Dobrze, już nie ważne. Ja chcę trzymać, bo jest baba, Miśka. Sobie bułki, żeby... No. Tak, on się żyje. Natomiast jego koszty powinny być... Pani no, 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 tak. Bo tam są to paserki, w którym spadła liczba mieszkańców Wena jest 55 tysięcy mieszkańców, czyli o dokładnie 1000 mniej niż przed rokiem. Głównymi powodami wyliony turystów rocznie. Miłośnicy Wenecji ZEW. Teraz to wszystko, jako leści. Dziś nie więcej przejaśnień na termo. Przez 8 w Katowicach, Łodzi i Warszawie, 9 w Wrocławiu, do maksymalnie 10 stopni w Trójmieście i Szczecinie. Radio. Ogłoszenie. Nie. Wzmacnialiśmy odporność, dbaliśmy o siebie, a i tak dopadło nas przeziębienie. Co teraz powinniśmy robić? Warto pamiętać, że nie tylko leki mają znaczenie. Pamiętajmy o wietrzeniu oraz nawilżaniu powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy, oraz konieczności zbijania wysokiej gorączki. Warto przeleżeć kilka dni w łóżku i najzwyczajniej w świecie wykorzystać czas choroby na odpoczynek. Dziękuję za uwagę, a na kolejny odcinek cyklu Jesienią o przeziębieniu zapraszam już wkrótce. Na cykl zaprosił Bayer, producent Aspirin C, którą teraz kupisz do 25% taniej. Sprawdź w swojej aptece. Więcej na aspirin.pl. To było ogłoszenie płatne. Połączenie. 13.26, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A będziemy rozmawiać, proszę państwa, o prawach jazdy, a konkretnie o przepisach, które umożliwiały policji odbieranie prawa jazdy. Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą wczoraj i uznał, że niekonstytucyjne jest odbieranie prawa jazdy, kiedy kierujący autem przekroczył prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, bez uwzględnienia na przykład stanu wyższej konieczności. Co to jest ten stan wyższej konieczności? To znaczy, może ja najpierw zrobię taki wstęp, czego dotyczyła ta sprawa, więc kontrolowane były dwa przepisy, które pozostały w samym związku. Jeden przepis był w ustawie Prawo o ruchu drogowym, drugi w ustawie o kierujących pojazdami. I te przepisy stworzyły taką procedurę, administracyjną procedurę odbierania prawa jazdy w przypadku przekroczenia prędkości 50 km na godzinę na terenie zabudowanym. No i to wygląda w ten sposób, że policjant zatrzymuje takie prawo jazdy, a następnie starosta wydaje decyzję o czasowym zatrzymaniu tego prawa jazdy na okres 3 miesięcy. I tutaj problemy były dwa. Pierwszy problem dotyczył
tak się włączają do telefonu, ale może blokuje za to samo wykroczenie. To wynikało z tego, że osoba, która przekroczyła właśnie te 50 km dopuszczalną prędkość, raz, po pierwsze mogła być ukarana właśnie tym zabraniem prawa jazdy na 3 miesiące, a po drugie mogła być ukarana w postępowaniu wykroczeniowym na po prostu grzywną. I podczas procesu legislacyjnego eksperci prawni w Sejmie, a także Fundacja Helsińska, Rzecznik Praw Obywatelskich podnosili, że no, taki zabieg narusza konstytucyjną zasadę tak zwanej bis in idem, czyli zakazu podwójnej karalności, dlatego że po pierwsze kierowca jest w postępowaniu administracyjnym, a po drugie w postępowaniu wykroczeniowym. A drugi problem był taki, że te przepisy administracyjne dotyczące zabierania prawa jazdy były uregulowane bardzo sztywnie. One nie przewidywały żadnych wyjątków, tak? A więc nawet jeżeli teoretycznie kierowca wiózłby swoją ciężarną żonę do szpitala, no i się spieszył, jeżeli 50 km przekroczył prędkość, albo miałby chore dziecko, tak, umierające, i również by przekroczył te 50 km, no to policja, starosta nie mają możliwości odstąpienia od tego zadania prawa jazdy, no bo przepisy mówią w taki sposób absolutny, że zabiera się, zatrzymuje się prawa jazdy i tyle. No i Trybunał na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i prokuratora generalnego, który niestety nie wiadomo, się wycofał z tego, wczoraj się pochylił nad tymi oboma zarzutami. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, a więc zakaz podwójnej karalności, Trybunał uznał, że tutaj konstytucja nie została naruszona, dlatego że to zatrzymanie prawa jazdy nie jest karą, nie jest sankcją karną w rozumieniu konstytucji, a jest tylko jakąś sankcją administracyjną, a w związku z tym może być stosowana obok grzywny. No i takie, jeśli chodzi o tą sztywność, brak możliwości odstąpienia od tego nakazu zatrzymania prawa jazdy, to tutaj Trybunał Konstytucyjny uznał, że to jest niekonstytucyjne, ale tylko w tych przypadkach, w jakich uniemożliwia wzięcie pod uwagę stanu wyższej konieczności. A więc Trybunał wskazał, że należy ten przepis przemodyfikować w ten sposób, aby w takich sytuacjach już wyjątkowo uzasadnionych można było odstąpić od tego zabrania prawa jazdy. No, jeśli chodzi o ten stan wyższej konieczności, to najczęściej będą to sytuacje związane z tym, że kierowca się spieszy w celu ratowania czyjegoś życia czy zdrowia. Tak? Wtedy możemy mówić o stanie wyższej konieczności. To co jest tutaj zastanawiające?